Notowałem zwycięzcę 5. turnieju Opar Wójta gminy Rogiernica. Wynikiem 6-2 zwycięża Szymon Duda. Gratulacje dla Szymona. Brawo Szymon. Za 3 minutki te moje wręczenia nagród. Proszę się nie rozchodzić. Późno jest, pewnie wszyscy już by chcieli iść do domu, więc zrobimy to szybko. No, myślę, że całą czwórkę półfinalistów mamy koło siebie. Zaczniemy oczywiście od... Zaczniemy od trzecich lokat. I tak na trzecim miejscu uplasował się Remigiusz Wyrzekiewicz. Zapraszamy Remiga na podium. Zaraz mnie się zapraszamy na podium. Do wręczania nagród mamy przy sobie tutaj dyrektora handlowego, czy w sumie teraz chyba gdzieś tam pracował, przedstawiciela firmy Armatek Roberta Drogowicza. Proszę, jeszcze tu mamy karnety na grę w Akademii i oczywiście voucher na koszulę szytą na miarę od firmy Bukowianka S.A. Polecam, sam mam 4 albo i więcej koszul, naprawdę są dobre. Teraz przechodzimy do drugiego, trzeciego miejsca. Młodziutki zawodnik Akademii Bilardowej Rokietnica, zapraszamy Adam Stankiewicz. Trzecie miejsce, brawo Adam. Za trzecie, tak, tu mamy egzekwo, 2 trzecie miejsca. Zawodnicy polegli w półfinałach, a trzecie miejsce to myślę, że i tak zadowalające. Przechodzimy do bohaterów ostatniego pojedynku, czyli do finalistów. I tutaj na drugim miejscu zawodnik zakręconej gili Poznań, Filip
Środek gleba i... Czekał. Jesteś kochany.